W poprzednim filmie rozmawialiśmy o taśmach, ich rodzajach. Pokrótce przybliżyłem, jak taśmy są zbudowane. Zwróciliśmy uwagę na historię taśm chromowych, w jaki sposób Japończycy zastąpili substytutem taśmę chromową, nie produkowali jej dokładnie według zaleceń normy. Robili to za pomocą jakichś związków opartych na kopalcie. Trzeba też pamiętać, że w czasie produkcji taśm, ich opakowań, ich obudów robiono wszystko, żeby ustabilizować przesuwanie taśmy. Na przykład BAS wprowadził specjalne podłoże, które pozwala układać się taśmie na szpuli w sposób uregulowany. Nie taki jak tutaj na tej części rysunku, tylko na tym uporządkowany. Też poprawiał charakterystykę taśm dla magnetofonów szpulowych. Poza tym duży postęp technologiczny zauważyliśmy w taśmach chromowych, metalowych i żelazowych. Na przykład przez dodanie drugiej warstwy o drobniejszych cząstkach żelaza. Zapraszam do obejrzenia pierwszego filmu o tych taśmach. Oczywiście można też zajrzeć do filmu Subiektywny test taśm, żeby przekonać się, czy rzeczywiście przechwałki producentów miały odzwierciedlenie w rzeczywistości. Tylko pamiętajcie, że użyłem tam magnetofonu japońskiego, który bardziej przystosowany jest do tych substytutów taśm chromowych, aniżeli prawdziwej chromowej taśmy. TDK używało swojego Avilinu do polepszenia jakości zapisu na taśmie. Firma DATS też próbowała łączyć taśmy z dwóch warstw o różnych właściwościach magnetycznych. I tak, zobaczmy. Taśmy z serii FX zostały zaprojektowane z myślą o wyjątkowo niskim poziomie szumu i szerokim zakresie dynamicznym. Dzieje się tak, ponieważ drobne cząstki magnetyczne, które wytwarzamy, są powlekane FSC. Pokazywałem specjalny rysunek, na którym widać dokładnie, jak ta technologia była zastosowana w igiełkach, czyli w elementarnych magnesach nanoszonych na podłoże. I drugie, baza, na którą jest nanoszona, jest podawana naszej nowej obróbce powierzchni o wysokiej gęstości, czyli ta dwuwarstwowa taśma, w celu poprawy gęstości opakowania. Taśmy z serii FX mają całkowicie płaską charakterystykę częstotliwościową w całym spektrum audio, a modulacja szumu, czyli ten szum taśmy, jest wyjątkowo niska, więc odtwarzany dźwięk jest wyraźny. Taśmy FX są idealne do prawie wszystkich aplikacji muzycznych. I widać, że wysterowalność taśmy jest troszeczkę poprawiona względem zwykłych żelazówek, ale i tak dla wysokich tonów, już przy 5 kHz, ta charakterystyka opada. Taśmy typu drugiego także są zrobione na podstawie proszku, który jest substytutem taśmy chromowej. Tutaj DATS się chwali, że opatentował jakiś tam proces technologiczny, żeby te elementarne cząstki magnetyczne były w kształcie idealnej igiełki w stosunku 1:10. To miało powodować niską koercję, dzięki czemu ta taśma metalowa była kompatybilna z dużym prądem biasu. Chodzi tutaj o metalową, czyli chromową, typ drugi, bo zawartość magnetyczna na tej taśmie była z czystego metalu. Miało to zapewnić wysoki maksymalny poziom wyjściowy i sol to jest poziom saturacji taśmy, żeby zapewnić doskonały dźwięk. I troszeczkę widać, że wyżej ta taśma ulega wysterowaniu i lepiej zapisuje wysokie tony. No i jeszcze taśma metalowa, typ czwarty, też z ekwalizacją 70 mikrosekund. Była zrobiona z dwóch różnych warstw magnetycznych. Jedna była gęsto upakowana, druga mniej. Jedna dla sopranów, dla kontrabasów. Odsyłam do poprzedniego filmu, żeby zobaczyć, jak to mniej więcej wyglądało. No i rzeczywiście widać, że te taśmy metalowe od DATS-a są dość dobre w zakresie wysokich tonów i
dynamiczne w basie. Tutaj mam charakterystyki tych taśm. Taśma na szpuli, taśma żelazowa, taśma chromowa i taśma metalowa. Zainteresowanych odsyłam do nadruków na opakowaniach tych taśm albo do katalogu producenta. Są one dostępne na HiFi Archive. Trzeba tylko troszeczkę poszukać. Niestety jakość tych rysunków jest na tyle mała, że nie jestem w stanie Wam zaprezentować większych wydruków. Oczywiście sam nośnik w kiepskim opakowaniu nie spełniałby norm HiFi, dlatego różni producenci starali się w różne sposoby ustabilizować przesuw taśmy, żeby była zgodność fazowa, żeby nie było przesunięcia, tak jak tu na przykład widzimy, żeby ten częstotliwość na jednym i drugim kanale była zgodna. Konstrukcję opakowania taśmy też w jakiś sposób modyfikowano i usztywniano. Poza tym naniesiony proszek magnetyczny na taśmę był w różny sposób. Był lepiej przyklejony, miał bardziej gładką powierzchnię. U jednych producentów, u innych inaczej to było. Tutaj widzimy dwie warstwy o różnej koercji dla sopranu, dla basu. No i oczywiście zakres dynamiki. To wszystko możemy znaleźć w katalogu firmy BASF. A jeżeli mówimy o danych technicznych taśm produkowanych przez różnych producentów, to co te dane techniczne nam mówią? No przede wszystkim możemy zobaczyć, jakiej grubości jest nośnik, jakiej szerokości, na jakim wykonany jest materiale, na jakim materiale podstawowym, czyli jest to poliester, najczęściej w tej chwili, z jakiego materiału jest warstwa magnetyczna. I możemy zobaczyć także czułość, koercję. Widzimy, że dla taśm typu żelazowych one się mocno różnią od taśm typów metalowych. Koercja dla metalowych jest dużo większa, na przykład 95 kA na metr, gdzie dla żelazówki jest to tylko 29 kA na metr. Ponadto maximum output level, czyli ten zakres, gdzie taśma jeszcze nie ulega saturacji i dźwięk zapisany jest na danej częstotliwości bez zniekształceń, dla różnych taśm, różnych typów różni się. Tak, na przykład dla taśmy żelazowej dla 315 Hz jest to plus 3,5 dB, podczas gdy dla metalowej jest to 6,5 dB, a dla 10 kHz. Zwróćmy uwagę, że dla taśm żelazowych jest to minus 8 dB, a dla taśmy metalowej plus 0,5 dB. Są też różne czułości tych taśm dla 315 Hz. 315 Hz jest to częstotliwość, przy której ustalany jest prąd podkładu. Magnetofony z automatem, które regulują takimi układami jak ATC, one regulują automatycznie poziom prądu podkładu. Testują taśmę dla 315 Hz, a potem jeszcze korygują prąd podkładu dla 10 kHz i ustalają czułość danej taśmy właśnie przy 315 Hz. To jest tak zwany level. Widzimy taśma żelazowa minus 1 dB, taśma chromowa plus 0,5 dB. Mamy jeszcze coś takiego jak szum tła, czyli tych elementarnych magnesów. One poukładane w sposób chaotyczny podczas przesuwania się przed głowicą odczytującą powodują szum. Taśmy żelazowe minus 55 dB, taśmy chromowe minus 58 dB. Efekt kopiowania. Co to jest efekt kopiowania? Miałem powiedzieć. Taśma magnetyczna nawinięta jest najczęściej na szpuli. I teraz efekt samokopiowania to przypisywanie informacji z tej górnej warstwy na tą warstwę znajdującą się niżej podczas nawijania taśmy. I ten efekt samokopiowania pogarsza jakość nagrań. Występuje on zawsze w taśmach magnetycznych i jest on mniej lub bardziej dokuczliwy.
I poziom samokopiowania określa się w decybelach. Żelazówka na przykład 60 dB, chromowe 55 dB, metalowa 53 dB. Warto zajrzeć do danych technicznych taśm, które używacie, żeby można było dobrać odpowiednio prąd podkładu w magnetofonie, którym dysponujecie. Oczywiście, jeżeli magnetofon ma regulację biasu. Poza tym dane techniczne mogą także uzmysłowić, w jaki sposób, jak równo zapisze nam dźwięk dany magnetofon na taśmie. Czy magnetofon nadaje się do taśm czystych chromowych, czy też może lepiej poradzi sobie z takimi produktami japońskimi. Tutaj mamy to samo, tylko że od innej firmy, to jest od DAC. I widzimy, że te same dane techniczne podawane są dla tych taśm. Ekwalizacja 3180 i 70 mikrosekund dla taśm typu 2, 3 i 4 i 3120 mikrosekund dla taśm żelazowych. Mówiliśmy także, że taśmy typu metalowego są trudniejsze do skasowania i rzeczywiście widać, że te wartości są większe niż na przykład dla chromówki. Wróćmy więc do katalogów, żeby zobaczyć, jak producenci, w tym przypadku BASF, opisuje, jaką taśmę można używać z moim własnym magnetofonem. I na tej stronie z katalogu widzimy informacje właśnie na temat produktów firmy BASF. Spróbuję to przeczytać w całości. Szacuje się, że w Republice Federalnej Niemiec sprzedaż nierejestrowanych kaset kompaktowych w 1979 roku, czyli bardzo dawno temu, wyniesie około 85 milionów. W związku z tym zakres jest również zróżnicowany. Kupujący napotyka dużą liczbę różnych typów kaset. Mnóstwo do wyboru ze względu na wysoki zakres opcji, ale to jednocześnie wprowadza zamęt. Na przykład sam BASF ma 7 różnych marek. LH, Ferro Super LH, Ferro Super LH1, ditlenek chromu, żelazochrom, ditlenek chromu Super, a ostatnio kasety z pigmentami metalowymi. Dlatego powstaje pytanie, który jest właściwy? I oto kilka ciekawych technicznych wskazówek. Taśmy LH są to sprawdzone kasety do normalnych zastosowań. Są uniwersalne do zastosowania we wszystkich urządzeniach kasetowych. L oznacza low noise, czyli niskoszumny, a H high output, wysoki poziom nagrań. Tyle, że tu trzeba powiedzieć, że bardzo dużo producentów kiepskich taśm, jak wspomniana w poprzednim odcinku Alme, używa właśnie coś takiego jak hasło low noise, high output, po to, żeby w jakiś sposób zareklamować produkt, a nie ma to nic wspólnego z rzeczywistością. Dlatego zalecam wybieranie taśm od uznanych firm. Ferro Super LH. Kaseta do wysokich wymagań. Super efekt osiągnięty przez drobniejszy tlenek żelaza. Objawia się to w większej głośności i poprawionej czystości dźwięku. Kasety te można również uniwersalnie stosować we wszystkich magnetofonach kasetowych, które są zgodne z normą DIN. Super Ferro LH1 to taka specjalna taśma. Klasa jakości odpowiadająca typowi Ferro Super LH. Jest jednak przeznaczony do urządzeń, które ustawienie bias odbiega od normy DIN. Są to na przykład niektóre rejestratory pochodzące z Azji Wschodniej, a zwłaszcza z Japonii. Pioneer, Sony, Technics, Iowa, można by tych marek trochę wymieniać. W klasie jakości Super Ferro dostępne są kasety dla obu ustawień biasu. Ditlenek chromu. Te kasety są kasetami klasy Hi-Fi. Charakteryzują się rozszerzonym zakresem częstotliwości
i bardziej przejrzystym odtwarzaniem sopranu. Aby osiągnąć optymalną wydajność, są one stosowane w magnetofonach kasetowych z prądem podkładu dla kaset chromowych. Czyli na magnetofonie musi być oznaczenie CR lub CRO2, taki przełącznik, który nam zmieni prąd podkładu. Często też przełączanie to odbywa się automatycznie. Żelazochrom, taśmy niespotykane dzisiaj. Kasety klasy Hi-Fi z wielowarstwową taśmą łączącą zalety ferro super LH i ditlenku chromu. Są uniwersalne, stosowane są we wszystkich rejestratorach, dzięki czemu świadomie wzmocniono blask dźwięku. Optymalny zakres dla aplikacji Hi-Fi z możliwie najszerszym pasmem akustycznym dzięki kasetom ferrochromowym zostanie osiągnięty tylko w urządzeniach, które posiadają przełącznik dla FECR. Super ditlenek chromu. Dzięki tym kasetom osiąga się znaczne wzmocnienie dynamiczne w zakresie wysokich i najwyższych tonów o 6 dB dla częstotliwości 10 kHz do 20 kHz, co jest szczególnie pożądane w przypadku urządzeń Hi-Fi. Niezwykle niski poziom szumu własnego taśmy dla ditlenku chromu zostaje zachowany. Ten typ kasety jest zatem jednym z liderów dzisiejszych kaset. Pamiętajcie, że mówię o przełomie lat 70. i 80. I na koniec kaseta metalowa typ 4. Kaseta z nowatorską powłoką, pigment metalowy. Można ją porównać z czystą taśmą DIN CRO2 w niskich częstotliwościach, czyli 315 Hz, głośniejsza jest o 3-4 dB. A przy najwyższych częstotliwościach, tam w okolicach 20 kHz, nawet o 10 dB. Ten nowatorski pigment wymaga zupełnie nowych głowic kasujących i uniwersalnych. Na konwencjonalnych magnetofonach można odtwarzać te taśmy. Chodzi o korekcję biasu, tam 75 mikrosekund, ale prawie nie można ich kasować ani nagrywać ponownie. Do taśm metalowych potrzebujecie po prostu specjalnego urządzenia. Czyli to, co przed chwilą przeczytałem. Typowe taśmy żelazowe, jednowarstwowe i dalej taśmy żelazowe, chromowe, żelazowo-chromowe i metalowe na końcu. Tak zmienia się jakość zapisanych audycji na tych taśmach. A co zrobić, żeby nasz magnetofon odtwarzał taśmy w sposób prawidłowy? Przede wszystkim trzeba o niego zadbać. Każde urządzenia mechaniczne, które wykorzystują obracające się elementy, a także sposób odtwarzania dźwięku polega na przesuwaniu jednego medium względem drugiego, czyli na przykład igła gramofonu przesuwa się po warstwie płyty winylowej, albo taśma magnetyczna przesuwa się przed czołem głowicy, wymaga okresowej konserwacji. Głowice wskutek przesuwania się taśmy ścierają się, więc wymagają okresowej wymiany. Poza tym taśma zostawia ślady proszku na powierzchni głowicy, dlatego potrzebny jest płyn, którym moglibyśmy daną głowicę wyczyścić. Kiedyś produkowano specjalne zestawy czyszczące do magnetofonów, a tak praktycznie rzecz biorąc, czynność tę można wykonać używając alkoholu izopropylowego i patyczka do uszu bawełnianego, a następnie na przykład ściereczki do wycierania okularów i przetrzeć czoło głowicy. Głowica magnetofonu na skutek działania pola magnetycznego magnesuje się i z czasem rdzeń namagnesuje się do pozostałości magnetycznej BR. Będzie ona większa lub mniejsza, w zależności od tego, jak silnie namagnesowała się głowica. Co zrobić, żeby dźwięk odtwarzany z taśmy wrócił do jakości fabrycznej? Można użyć specjalnego urządzenia do demagnetyzacji głowicy. Mają one różne formy, różne kształty. Może być to na przykład demagnetyzer zamknięty w kasetce
lub też specjalny magnetyzer, którym przesuwamy tą powierzchnią roboczą przed szczeliną głowicy. Praktycznie rzecz biorąc, możecie taki demagnetyzer zrobić samodzielnie. Wystarczy materiał magnetycznie miękki z nawiniętym uzwojeniem na tym materiale oraz specjalny zasilacz prądem przemiennym o niskim napięciu. To jest prosty demagnetyzer, który stosuję z powodzeniem. Blacha transformatorowa, kawałek koszulki, cienkiej koszulki naciągniętej, żeby nie porysować głowicy. 50 to około zwojów dosyć cienkiego drutu. Tutaj jest opornik regulowany, czyli dokładnie potencjometr, moc 1 W. Transformator ze starego dzwonka, napięcie 3 V wykorzystane. Jakieś tam małe zabezpieczenie. Jak to się robi? Reguluje się potencjometrem od wartości maksymalnej do minimalnej w czasie około 30-50 sekund. W ten czas pole magnetyczne zachowuje się, tak jak na tym rysunku, od bardzo dużej wartości do wartości zerowej, bo używacie zmiennego pola. Prąd przemienny generuje przemienne pole magnetyczne. Najważniejsze jest to, żeby nie porysować powierzchni głowicy. Można tu nakleić taśmę izolacyjną, najlepiej naciągnąć koszulkę termokurczliwą. I nie przesuwacie przed powierzchnią głowicy, czyli dokładnie przed szczeliną w głowicy tego urządzenia, tylko je przytrzymujecie, aż nie wygasicie drgania. Magnetofon powinien być w tym czasie wyłączony, żeby nie uszkodzić toru odczytu. Odległość tego urządzenia od głowicy powinna wynosić milimetr do dwóch. Ważne jest, żeby pole magnetyczne nie było zbyt silne, żeby nie zniszczyć głowicy. Tym sposobem nie możecie rozmagnesowywać głowic w magnetofonie Technics AZ6, AZ7, wszelkich głowic w magnetofonach DCC, ponieważ uszkodzicie na bank, uszkodzicie głowicę. Ostatecznie można użyć coś takiego, ale skuteczność tego rozwiązania nie jest najlepsza. Wiem, bo sprawdziłem. Tak czy siak, używając tego typu płyty i nagrywając sygnał na taśmę magnetyczną, głowica miała jakąś pozostałość magnetyczną, a to na skutek działania prądu podkładu. W związku z czym należy tak oddziaływać polem na szczelinę głowicy, żeby ową histerezę magnetyczną zamknąć w punkcie zero. I znowu literatura. Dźwięk i technika Hi-Fi. Czy ten obrazek Wam nie przypomina folderu reklamowego, plakatu reklamowego aktualnych targów na Stadionie Narodowym? Z tym, że zamiast tego pana jest dziewczyna. A jak twórcy plakatów reklamowych lubią podbierać sobie pomysły i wykonywać plagiat. Ale nieważne. Jest tu rozdział magnetofonny. Możecie zapoznać się z tym, z tą książką. Myślę, że w obiegu wtórnym książka jest jeszcze do nabycia. Dużo ciekawostek tutaj jest omawianych. Ale jeżeli chodzi o magnetofony, jest mowa o prawidłowej eksploatacji. Pozwólcie, że przeczytam ten fragment. Magnetofon, podobnie jak gramofon, wymaga prawidłowej eksploatacji. Podstawowe zalecenia są następujące. Magnetofon powinien być utrzymany w czystości. Głowice, rolki, po których biegnie taśma, powinny być czyszczone okresowo. Mówiłem już jak. Okresowo magnetofon powinien być oddany do fachowego sprawdzenia i nasmarowania. Przy okazji powiem, że nie tylko sprawdzenia i nasmarowania, ale także do sprawdzenia charakterystyki wzmacniacza zapisu, charakterystyki wzmacniacza odczytu z powodu upływności kondensatorów, które są tam zamontowane, do sprawdzenia np. generatora prądu podkładu, do sprawdzenia wartości prądu podkładu, czy jest zgodny z fabrycznymi, ponieważ
wszystkie urządzenia elektroniczne rozregulowują się z upływem czasu. Wiadomo, że w tych urządzeniach stosowane są cewki z rdzeniami. Z upływem czasu te urządzenia się rozstrajają. Do czyszczenia głowic z magnetofona kasetowych służą specjalne kasety czyszczące. Można też zrobić to, jak tutaj opisano. Dzisiaj spirytus denaturowy to alkohol izopropylowy. Głowice magnetofonów ulegają namagnesowaniu, co pogarsza odtwarzanie wysokiej częstotliwości. Okresowo głowice powinny być rozmagnesowywane odpowiednim urządzeniem. Takie urządzenie już Wam przedstawiłem. Taśmy, kasety z taśmami powinny być przechowywane w futerałach w pomieszczeniu suchym, z dala od grzejników. Nie gdzieś tam na słońcu, w samochodzie leżeć sobie, czy nie wiem, na oknie, na parapecie okiennym. One powinny być przechowywane w określonych warunkach. I tutaj też pan Aleksander podaje, jakie parametry charakteryzują magnetofon kasetowy. Bardzo dobry, dobry oraz szpulowy. Bardzo dobry, dobry. Wilgotność względna to jakieś 50-60% w przypadku taśm na podłożu acetylo-celuluzowym, a nawet 70-80% na podłożu z polichrolku winylu albo poliestrowym. Pamiętajmy, że temperatura to jest tak zwana pokojowa, w których można przechowywać taśmy. Nie lubią takie taśmy mrozu, ponieważ obsypuje się proszek magnetyczny, odkleja się po prostu od podłoża. Dochodzimy więc teraz do zasadniczego pytania. Jeżeli kupujemy magnetofon, to jaki magnetofon kupić? Jaka taśma będzie odpowiednia dla takiego magnetofonu, jeżeli chodzi o taśmy chromowe? Jest to urządzenie japońskie. Trzeba pamiętać, że prąd podkładu tutaj jest dosyć niski, jeżeli chodzi o te taśmy chromowe i metalowe. W związku z tym, gdy chcemy kupić taki magnetofon, bardziej odpowiednia byłaby ta taśma do używania, aniżeli ta. Bo może się okazać, że nie wyregulujemy biasu dla tego typu taśmy. Nie chcę być złym doradcą i proponować Wam jakieś konkretne modele. Mogę się ewentualnie skupić na tym, jakie praktyczne funkcje mają dane magnetofony. Czy warto kupić magnetofon z lat 80. Z pewnością nie będzie on miał HX Pro. Prawdopodobnie będzie mieć Dolby B tylko. Prawdopodobnie nie będzie mieć obsługi taśm metalowych, a zamiast tego będzie mieć obsługę taśm FECR, chromowych i normalnych. Prawdopodobnie nie będzie takiego zautomatyzowanego mechanizmu, lecz na klawiszach. No i pasmo przenoszenia takiego magnetofonu nie będzie zbyt wysokie, gdyż po prostu technologia w tamtych latach wykonywania głowic, wykonywania mechanizmów stabilizacji obrotów silnika nie była jeszcze tak rozwinięta w 70. i 80. latach, jak pod koniec ery produkcji magnetofonów. Może taki Technics, jeden z wyższych modeli trzygłowicowy, byłby odpowiednim magnetofonem. Niemniej, jak z mojej praktyki wynika, ten magnetofon ma problemy właśnie z tymi czystymi taśmami chromowymi. Jak to BASF określił w swoim katalogu, magnetofony japońskie mają problem właśnie z tymi taśmami. Przy zakupie magnetofonu należałoby się zastanowić, czy rzeczywiście będziemy używać produktu BASF-a, na przykład Akwy, czy też japońskich. Co jeszcze można powiedzieć? No, ten magnetofon ma układ automatycznej kalibracji, który sam dobiera poziom prądu podkładu. 315 Hz, 10 kHz, następnie dobierze poziom 315 Hz. Ekwalizację też dobiera, jak widzimy, jest to sterowane mikrokomputerem. W środku jest przetwornik cyfra analog, który to analizuje.
Teraz poziom zapisu dla częstotliwości 315 Hz. Magnetofon wraca do pozycji wyjściowej. O, widzicie, miga nam memo. Po prostu ten magnetofon nie poradził sobie z taśmą BASFA. Żeby prawidłowo ustalić prąd podkładu. Jaki magnetofon byłby tutaj dobry dla takiej taśmy? No z pewnością Revox. Nie wiem, czy Nakamichi by sobie poradziło z tym, bo nie miałem do czynienia z Nakamichi i z taką taśmą. Chyba kiedyś coś, jakiś Nakamichi naprawiałem. Nie jest to istotne w tej chwili. Przy doborze magnetofonu ważne jest to, jak zależy nam na wygodzie obsługi. Czy ma taki system regulacji prądu biasu, czy ma tylko manualny pokrętłem regulację prądu podkładu, tak jak pokazywany wcześniej Pioneer. Czytajmy po polsku, po prostu nie upierajmy się przy tych nazwach, które są kontrowersyjne w wymowie. Czytajmy tak, jak w Polsce zwykło się mówić. Co jeszcze taki magnetofon może mieć przydatnego? Trzygłowicówka ma fajną funkcję monitor. Możecie odtwarzać sobie źródło sygnału i słuchać taśmy po zapisie, czyli na bieżąco stwierdzić, jak dobrze magnetofon zapisuje materiał audio na taśmie. Pozostałe funkcje, MPX filter, to jest filtr, który nam wycina częstotliwość 19 kHz pilota sygnału stereo, bardzo przydatny, ponieważ zakłóca redukcję szumów Dolby. No właśnie, redukcja szumów. Fajne są magnetofony z DBX-em, ale moim zdaniem DBX nadaje się tylko do spokojnej muzyki, która nie ma zbyt gwałtownych, dynamicznych zmian, ponieważ słychać oddychanie tego materiału. Brzmi to troszeczkę nienaturalnie. Pokażę Wam kilka przykładów magnetofonów. Sami musicie ocenić opłacalność zakupu takiego sprzętu, ponieważ ja nie siedzę w Waszej kieszeni, nie siedzę w Waszej głowie, nie znam Waszych gustów. Wy decydujecie, jaki magnetofon chcecie używać, jak wygodnie chcecie go obsługiwać i jakich taśm będziecie używać. Albo pytanie z innej bajki, jakich prędkości przesuwu będziecie używać? Na przykład 9,5 cm na sekundę. Tutaj widzimy magnetofon pochodzący z wczesnej ery magnetofonów. To jest chyba lata 80., początek albo 70. jeszcze. No i jest to magnetofon, który jest ubogi w wyposażeniu. Jest sprzętem dwugłowicowym, a poza tym jest do remontu. Dlatego decydując się na magnetofon, trzeźwo trzeba ocenić jego wartość rynkową. Za takie pieniądze magnetofon powinien być po serwisie. Dlatego kupując magnetofon, jeżeli sprzedawca twierdzi, że sam magnetofon jest po serwisie, zażądajcie gwarancji. Dane techniczne magnetofonów możecie ściągnąć sobie ze strony, znaczy sprawdzić w katalogach na stronie hifi-archive.info albo też na stronie Hi-Fi Engine. Jest tam bardzo dużo danych technicznych różnych urządzeń. Wiem, że czasem dane techniczne nie pokrywają się z tym, co w rzeczywistości oferuje magnetofon, ale warto kupić magnetofon trzygłowicowy z kilkoma silnikami, z obsługą tych trzech rodzajów taśm, z redukcją szumów BC, czasami S, jeżeli będzie w atrakcyjnej cenie, też można kupić. Układ HX Pro polepsza zapis wysokich tonów. Dobrze jest, jeżeli magnetofon mało szumi, a kołysanie i drżenie dźwięku jest na niższym poziomie niż widzicie tutaj. Układy, które stabilizują w sposób kwarcowy, czyli pobierają feedback z silnika i porównują z sygnałem z kwarcu, mają ten wow and flutter na poziomie 0,045%. Ilość marek występujących na tej stronie jest pokaźna.
I tak na przykład Iowa, magnetofony, widzicie, dosyć dużo ich tutaj jest. Tak dla przykładu jedna ze stron. Magnetofony Basfa. Grundig. Nakamichi. Dajmy sobie DR2 na przykład. Od Sony, mały producent, który naprawdę dużo magnetofonów zrobił. Mój ulubiony magnetofon od Sony. Zupełnie inny wymiar to magnetofony szpulowe. Kosztują znacznie więcej, chociaż nie zawsze żądane ceny za te magnetofony są jak na przykład to za 5000 zł. Są adekwatne do jakości tych magnetofonów. Także, no, tak jak powiedziałem na samym początku, trzeba kierować się rozsądkiem, ponieważ handlarzowi zależy na tym, żeby sprzedać za jak największą cenę, a Wam zależy na dobrym magnetofonie za małe pieniądze, prawda? Oczywiście nie należy liczyć na to, że taki magnetofon jak ten, który tutaj widzimy, to jest Revox B215, uda nam się kupić za 500 zł. Zachodzi więc pytanie, czy warto wydać takie pieniądze na magnetofon. Jak powiedziałem w filmie Subiektywny test taśm, jest to przestarzała technologia. Tylko pasjonaci chcą kupić magnetofon. Chociaż ostatnio do mody wracają Walkmany. Przepraszam. Wracają Walkmany do mody i moda na taśmy trochę powraca, bo nowe kasety są dostępne. To nawet za małe pieniądze, jak widzicie, to wszystko są taśmy, nowe taśmy, nowych zespołów gatunku death i black metal. A także z mniej ciężkich zespołów taśmy można kupić dzisiaj bez żadnego problemu. W związku z tym, czy warto? Jeżeli jesteś entuzjastą technologii i lubisz dobrze nasycony analogowy dźwięk, taśmy analogowe są dla Ciebie. Jeżeli nie lubisz cyfrowej naleciałości w plikach typu MP3 czy w jakiś innym sposobie dystrybuowania dźwięku dzisiaj, w plikach spakowanych, taśmy są dla Ciebie, podobnie jak gramofon. Jeżeli lubisz niewygodę obsługi tego typu urządzeń, eczep jest tu, i konserwacji głowic, czyszczenia magnetofonu, to jest urządzenie dla Ciebie. Ten jest brudny, bo jest do serwisu. Musisz się jedynie nauczyć obsługi taśm, żeby osiągnąć świetne rezultaty. Nauczyć się czytać takie wykresy, wiedzieć, jak taśma się magnesuje, albo zdać się na automat magnetofonu i ewentualnie skorygować to tą gałeczką. Choć po małych doświadczeniach na pewno uda Ci się, drogi widzu, opanować te zawiłości. No dobrze, a co z cenami, o których zacząłem mówić i nie skończyłem? Sprzęt jest warty tyle, ile godzi się za niego zapłacić nabywca. Jednak każdy nabywca chce zapłacić jak najmniejsze pieniądze, dlatego wertuje, szuka, zastanawia się, słucha opinii. Moim zdaniem najważniejszą rzeczą dla Was, jako nabywcy, potencjalnego nabywcy magnetofonu, jest jego stan techniczny, wykonany serwis, możliwości techniczne, jak magnetofon zapisuje na taśmie, bo można kupić prosty, podstawowy magnetofon za 600 zł, bo jest vintage, a można kupić skomplikowany, wysokiej klasy magnetofon za 50 zł, bo ktoś się akurat pozbywa magnetofonu i nie chce używać tego medium dalej. Także jeżeli nie kupicie dzisiaj wymarzonego magnetofonu, to nie szalejcie. Kupcie go jutro. Okazji
na rynku jest mnóstwo. Magnetofony czekają na nabywców. Jeszcze sprawa cen taśm. Można się oczywiście porwać na taką okazję, albo taką okazję, ale w obliczu tego, co powiedziałem, czy warto? To prawda, że te taśmy mają wyśmienity dźwięk. Pytanie podstawowe, czy wasz magnetofon jest w stanie te taśmy obsłużyć? Z drugiej strony mamy takie produkty, no, które swoją jakością nie zachwycają. Jeżeli rozpoczniecie swoją przygodę z nagrywaniem na taśmach magnetycznych właśnie od takich taśm, które należą do segmentu lo-fi, to się szybko rozczarujecie. Warto więc kupować niedrogie kasety od uznanych producentów i od nich zacząć swoją przygodę z nagrywaniem muzyki na taśmach. I w rzeczywistości taśmy żelazowe z końca okresu produkcji, te dwuwarstwowe, warte są w okolicach 10-20 zł. Rzeczywiście jakość dźwięku, które oferują, zamykają się właśnie w takich pieniądzach. Taśmy chromowe można nabyć za 20-40 zł i wydaje się to rozsądną ceną. Chociaż czasami widzę licytujących, którzy podbijają ceny za taśmy chromowe aż do 60-80 zł. Moim zdaniem jest to przerost formy nad treścią, no ale możecie się z tym moim zdaniem nie zgadzać. Tak jak powiedziałem, rzecz jest warta tyle, ile zapłaci za nią klient. Natomiast ceny taśm metalowych dla mnie osobiście są absurdem. Jeszcze cena 60-80 zł jest do przełknięcia, ale są taśmy, które kosztują ponad 100 zł. I tu zachodzi pytanie, czy warto coś takiego kupić. Zachodzi pytanie, czy jakość dźwięku, jaką jest w stanie wygenerować wasz magnetofon, jego pasmo przenoszenia, czy sięgnie do tych 20 kHz, czy jesteście w stanie wydać 320, 340, 350 zł na taśmy metalowe, no to zostawiam jako pytanie otwarte. Moim zdaniem nie. Te taśmy nie są tyle warte. Po prostu zachłanność sprzedawców, bo to modny towar i żądają takie właśnie ceny. Tak jak powiedziałem na wstępie, 80 zł to jest maksimum, które można wydać za taką właśnie taśmę. W sprawie taśm na szpulach używanych muszę powiedzieć tylko tyle, że jeżeli kupicie tanią taśmę, na przykład od Stylon, może się okazać, że warstwa magnetyczna już prawie nie ma, bo się wytarła. Tak samo zachowują się taśmy Orwo, dosyć szybko się wycierają. Stylonki Orwo, rosyjskie taśmy też dosyć szybko się obsypują. Ciężko jest kupić taśmy, które są nowe, jeżeli chodzi o szpulę. Chociaż zdarzają się aukcje i są to taśmy dosyć drogie. Także wychodzi na to, że magnetofony szpulowe są bardzo drogie w eksploatacji. Taśmy są drogie i magnetofony są drogie. Tak więc w kwestii nośników magnetycznych do analogowego zapisu dźwięku myślę, że powiedzieliśmy wszystko. Wszystko najważniejsze, co było do powiedzenia. Jest wiele niuansów o poziomie nagrywania. To wam podaje producent, z jakim poziomem należy nagrywać taśmy. Jest dużo niuansów technicznych dotyczących wykonania magnetofonów. Czy na przykład takie proste magnetofony są w stanie zaimponować wam dźwiękiem. Nie omówiłem wszystkiego, owszem, ale myślę, że temat możemy zamknąć i już do niego w takiej formie nie wracać. Wrócą lampy niedługo. Natomiast do refleksji takie pytanie by musiało pozostać. Czy kupić nowy magnetofon tego typu, czy też może używany? Jaki używany magnetofon kupić? Szukajcie więc swojego ulubionego magnetofonu, wybranego, jedynego modelu. Pamiętajcie o tym, żeby nie przepłacać ani za taśmy, ani za magnetofony. Ponieważ zdarzają się takie absurdy jak ten tutaj.
To jest absurd. To jest autentyczny absurd. Ale dobrze. Pan ma prawo do sprzedawać zażądaną przez siebie cenę. Ciekawe, czy znajdzie klienta. I wiele z tych modeli oferuje dość dobrą jakość dźwięku. W cenie 300 zł można kupić świetny magnetofon, tak jak ten. Jest to magnetofon, który ma nadzorowany prędkość przesuwu taśmy za pomocą kwarcu. Jest tam specjalna pętla sprzężenia. Impulsator odczytuje prędkość silnika i układ kwarcowy dobiera nam ilość impulsów do wzorcowej i w ten sposób stabilizuje prędkość przesuwu taśmy. Są chyba dwa wałki przesuwu taśmy, podwójny kapstan. Co prawda jest to magnetofon japoński, ale ma ATC, czyli automatyczną kalibrację prądu podkładu. I z tym magnetofonem rzeczywiście można osiągnąć niezłe efekty, jeżeli chodzi o jakość odtwarzanego dźwięku. Myślę, że nawet lepszą, aniżeli AZ6 lub 7. Ten magnetofon, no jestem w posiadaniu tego magnetofonu i muszę powiedzieć, że jestem z niego zadowolony, chociaż mógłby lepiej odtwarzać wysokie tony. To tyle. Myślę, że tablice, które Wam zostawię na koniec filmu z krótkim komentarzem, pozwolą Wam zwrócić uwagę na najważniejsze parametry magnetofonów podczas zakupu. Bardzo dziękuję za obejrzenie tej serii filmów. Kto nie widział, zapraszam do obejrzenia od początku. Też myślę, że magnesowanie taśm jest dosyć ciekawym tematem. Serdecznie pozdrawiam. Do następnego razu. Będzie o lampach.